proszę o to, żebyście, aby każdy z Państwa przedstawił się w paru słowach, mówiąc o tym, jakie ma doświadczenia w tej sferze, o którą nam tu chodzi. Ja nazywam się Marek Ciesielczyk, jestem doktorem politologii, czyli wydawałoby się, że teoretykiem, ale muszę dodać do tego, że 5 razy prowadziłem kampanię wyborcze w samorządzie w Tarnowie i one się kończyły się zawsze wynikiem między 8 a 15%. Grupy niezależne taki dostawały wynik na terenie jednej 100-tysięcznej gminy. Brałem udział także w wyborach do Senatu jako niezależny i uzyskałem trzecie, czyli pierwsze niemedalowe miejsce, uzyskałem 44 tysiące głosów, zabrakło mi 3 tysiące do drugiego, wtedy dwóch wchodziło. Ja nazywam się Andrzej Człowiecki, jestem prezesem Stowarzyszenia Latogos, jestem ekonomistą i prawnikiem. Ja nazywam się Antoni Gut, mieszkam w Warszawie na Dywanach, jestem prezesem Krajowego Porozumienia Samorządowego, czyli tak, Stowarzyszenia, które dzisiaj tutaj reprezentuję. Natomiast z wykształcenia jestem budowlańcem, ale jednocześnie jestem magistrem UKSW, czyli Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, no to byłem swego czasu w latach 90. radnym gminy, wtedy Warszawa Bielany, czyli tam, gdzie mieszkam, i byłem wiceburmistrzem tej gminy przez parę lat. Natomiast w latach 2002-2006 byłem radnym miasta stołecznego Warszawy, przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię wyborczą organizowanie, to organizowałem ją chyba 3 razy, czy 4, czyli 2 na pewno były udane. Nazywam się Jan Waliszewski, jestem z zawodu inżynierem informatykiem. W Polsce udzielam się od drugiej połowy lat 80. Na studiach byłem członkiem Komisji Krajowej Podziemnego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów. Aktualna moja przynależność polityczna to Ruch Narodowy. Byłem jednym z sygnatariuszy deklaracji ideowej. Jacek Kędzierski, jestem prawnikiem, adwokatem, łodzianinem. Drogę polityczną w zasadzie mam podobną jak kolega Jan Waliszewski. Poglądy narodowo-demokratyczne, narodowo-chrześcijańskie. Nazywam się Mirowska Bogoszko, to jest Ewa Weimar. Jesteśmy członkami Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ja jestem adiunktem jeszcze Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania. Jestem Jacek Kozłowski, reprezentuję tutaj Federację Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jestem dyrektorem programowym, jak i jednym z współzałożycieli tej federacji. Co mogę o sobie powiedzieć? Nie interesuje mnie żadne działania, które prowadzą do demagogii. Takie działania nie wchodzę, nie bawię się. Interesują mnie konkretne, zwarte cele, gdzie będę wiedział, że moja praca nie pójdzie na marne. Moje nazwisko Ryszard Opara. Tutaj w Łodzi studiowałem na Wojskowej Akademii Medycznej. Także Łódź dla mnie jest bardzo bliska. W latach 80. przebywałem w Australii, gdzie z niczego zbudowałem dużą firmę, również portal społecznościowy o nazwie Nowy Ekran. Dzisiaj reprezentuję również Ruch Społeczny Porozumienie Narodowe. Tadeusz Bartol, Stowarzyszenie Krajowe Porozumienie Samorządowe Ojczyzna. Zbigniew Brzesiński, jeżeli chodzi o karierę polityczną, tak. Sekretariat Ugrupowań Centrowodnicowych, 93 rok. Byłem tam sekretarzem tego sekretariatu. Konwent Świętej Katarzyny, gdzie ustaliliśmy na wybory prezydenckie. Ja byłem szefem później kampanii wyborczej Jana Olszewskiego. I byłem w gronie 6 osób, które pisały ustawę o wojsku, wnętrzącą Rady Krajowej. I na jednym z posiedzeń zostałem szefem komisji do stworzenia jednej partii politycznej przed wyborami. A aktualnie jestem profesorem polityki warszawskiej i pracuję na polityce warszawskiej. Tak. Jestem synem rolnika z Rzeszowszczyzny. Mieliśmy 6 hektarów. Ojciec miał 9 dzieci. I stąd mój ruch ludowy, chrześcijański, Mikołaj Czykowski. Tadeusz Browarek, Zalesie Górne pod Warszawą. Z wykształcenia inżynier, z zawodu przedsiębiorca,
Działacz ruchu na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych założonego 20 lat temu przez profesora Jerzego Przystawę świętej pamięci we Wrocławiu. Chciałbym skończyć z monopolem partii politycznych w naszym kraju, które udają świętych, że nie biorą, a biorą na lewo i na prawo. Jerzy Nowakowski reprezentuje w tej chwili Stowarzyszenie Niepokonani 2012. Wojciech Papis, ponownie wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. To jest taka ogólnopolska izba gospodarcza zrzeszająca podmioty małe i średnie przedsiębiorstwa. Zresztą sam jestem przedsiębiorcą z Warszawy. Razem z panem Tadeuszem działamy w ruchu na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Też w 2010 roku brałem udział w kampanii ogólnopolskiej, robionej, że tak wyrażę kolokwialnie, przez Krajową Wspólnotę Samorządową. Andrzej Andrzejewski, wtórny przedsiębiorca. W zasadzie moja kariera polityczna jest żadna, bo praktycznie od nigdy należałem. Zajmuję się demokracją bezpośrednią. Ja w sposób jestem ze Świdnika, lubelskie, proszę nie mylić ze Świdnicą. Jestem ze Stowarzyszenia Lokalnego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu, jak również członkiem Stowarzyszenia Lokalnego, które ma taki szerszy aspekt, no, obejmuje cały kraj. Jestem również z demokracji bezpośredniej. Doświadczenia partyjnego nie mam wielkiego, ale przeszedłem pewien egzamin, jeżeli chodzi o działalność polityczną, ponieważ w 2005 roku, kiedy powstała Ogólnopolska Koalicja Obywatelska, w skrócie OKO, nie wiem, czy Państwu to się kojarzy, bo okazuje się, że mało kto o niej słyszał. Niemniej jednak, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w moim przekonaniu wtedy właśnie powstał taki oddolny, autentycznie oddolny, bezpartyjny ruch, który stanął do wyborów i proszę mi wierzyć, była duża szansa, żeby przełamać ten monopol partyjny. Jak widzicie sprawę formalnego działania, czy nieformalnego może? Moim zdaniem wartością nadrzędną, oczywiście oprócz celu, który jest najważniejszy, tutaj jest pewna jedność. Niestety my mamy taką tendencję, że dzielimy się bardzo łatwo. I dobrze by było, żeby w naszych działaniach dalszych wypracować taki kompromis, który by nie wykluczał z naszego działania nikogo albo prawie nikogo. Jak się jedni mówią tak, że absolutnie partia nie wchodzi w rachubę, bo są tacy, a inni mówią, że tylko partia. Więc być może zdecydujemy się na takie rozwiązanie, które będzie czymś pośrednim. A jeżeli wybierzemy jedno ze skrajnych, to wtedy musimy się liczyć z tym, że znaczna część odejdzie od nas. A uważam, że to jest, że niedobrze by się stało, gdyby tak właśnie było. Gdyby większość postanowiła, robimy partię, to ja uważam, że dobrze, robimy partię. Jeżeli natomiast większość uważałaby, że jednak jest to zbyt duże ryzyko, że narażamy się na krytykę niepotrzebnie na tym etapie, to możemy zrobić stowarzyszenie. Natomiast na pewno ja nie będę dalej działał, jeżeli to będzie struktura bez struktur. I jestem za tym, aby byli koordynatorzy we wszystkich okręgach. Moja koncepcja jest opisana na stronie marekciesielczyk.com. Musimy w końcu coś postanowić. Jeżeli my te nasze dzisiejsze decyzje przedstawimy jako rekomendacje, to myślę, że nikt nie poczuje się urażony. Proponowaliśmy jako Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców bardzo konkretne rozwiązanie. Po prostu spróbujmy po prostu popracować nad pewnym dokumentem. Popracować nad pewnym dokumentem. Jeżeli dzisiaj myślę, że my tutaj powinniśmy się skupić nad wypracowaniem celu takiego, a później się zastanowimy, jaka to struktura, jaką strukturą objąć. W pierwszym rzędzie należy tworzyć struktury. Nie jest to praca łatwa, bo jak pan wspomniał, tak naprawdę te struktury muszą być tworzone przez osoby, które zaangażują własny czas i własne pieniądze. Jest to proces żmudny, wymagający wiele pracy i wymagający także pieniędzy. Natomiast bez istnienia struktur w ogóle nie mamy o czym marzyć. A nie ma struktury czy organizacji bez organizacji. To jest absurd myślowy, aberracja umysłowa. Nic takiego nie istnieje. W związku z czym to, czy ta struktura będzie się nazywała partią czy federacją,
czy stowarzyszeniem, nie ma specjalnego znaczenia. Ja preferuję, cały czas to podkreślam, uważam, że struktura powinna być, oczywiście powinna być minimalizowana, dwa tylko poziomy. I w poszczególnych okręgach wyborczych, bo nie będę mówił miasto, gmina, wszystko jedno. Nie tutaj z kolei, że bez struktury nie mamy szans. Rozumiem, że istotnym wspólnym celem jest przełamanie istniejącego układu politycznego. No, jeden z liderów Ruchu Narodowego określił to jako przełamanie Republiki Okrągłego Stołu. Pierwszymi wyborami są wybory do Europarlamentu. I do tych wyborów jest szansa, żeby stworzyć szeroki komitet złożony z ugrupowań narodowych, liberalnych, gospodarczo-przedsiębiorczych, także z tego ruchu oburzonych. Także tak bym to widział. Wybory europejskie byłyby takim pierwszym przetarciem tego ruchu i sprawdzeniem jego możliwości, po czym byłaby możliwość podjęcia decyzji, co dalej. Czy ten ruch się sprawdza, czy ma szansę działania. I też tam. Ja się ustosunkuję do dokumentu, który powstał. Może pan Browarek, proszę. Pierwsza forma prawna, żeby wygrać wybory, jest partia polityczna, ponieważ można ją zawiązać teraz, a nie dopiero wtedy, kiedy prezydent ogłosi wybory, a robi to na 90 dni do wyborów najpóźniej, a może nawet jeszcze później ogłosi te wybory. Więc to jest parametr czasu. Po drugie, można zorganizować się zanim prezydent ogłosi wybory, można zorganizować struktury, można mieć konto bankowe, można mieć plakaty, autobusy, transparenty, wynajęte sale ludzi, jednym słowem, pieniądze. Nie ma potrzeby czekania, aż prezydent ogłosi wybory. A pieniądze to jest rzecz niebagatelna. Możemy być samorządowcami, możemy być społecznikami, ale bierzemy się za działania przeznaczone dla zawodowców i przeciwko sobie będziemy mieli zawodowców. Więc nie możemy na wstępie zachowywać się jak amatorzy, z całym szacunkiem dla wszystkich. Jeżeli my się określimy na samym początku, że jesteśmy partią polityczną, no to jesteśmy jedną ze 100 partii politycznych zarejestrowanych w Polsce i to nam nie przysporzy punktu. Słabą stroną naszego przedsięwzięcia jest brak struktury, brak pieniędzy. I co do struktury, wypowiem się jednoznacznie w taki sposób w tym momencie, że byłbym za stworzeniem stowarzyszenia. Czyli żeby po prostu stworzyć strukturę w sprawie działającą, powinno zaistnieć stowarzyszenie, które podejmie działanie, zacznie gromadzić ludzi, zacznie gromadzić pieniądze pod kątem tego celu strategicznego, o którym mówię, czyli wyborów do Sejmu. I Europarlament, to powiem tak, czasu jest bardzo mało, to jest maj przyszłego roku. Byłoby dobre preludium do docelowo wyborów sejmowych, ale potraktowałbym to tylko i wyłącznie jako tworzenie marki. Czyli jeżeli by nam starczyło czasu i środków do tego, żeby stworzyć markę i ją zareklamować w tych wyborach do Europarlamentu, czyli że robimy komitet do Europarlamentu, prawda, ale no oczywiście nie zdobędziemy tam 51 posłów, prawda, no, nie wejdziemy, ale my nie robimy tego po to, żeby wejść do Europarlamentu, tylko robimy to po to, żeby się zareklamować i żeby zdobyć, przekroczyć próg wyborczy w wyborach Sejmu. To tak, ale jeżeli... Co do celu? To przede wszystkim moim zdaniem rzeczywiście cel, jeżeli mam mówić o jednym celu, to po prostu chodzi o obalenie władzy, obalenie tego systemu. To jest najważniejsze, żeby obalić ten system, który obecnie jest. Jeśli chodzi o strukturę, na pewno jest potrzebna, bo bez tego nic nie zorganizujemy. Ale tutaj ja bym taką widział podwójną strukturę. Pierwsza potrzebna do tego, by zaistniała organizacja w kraju zdolna przygotować wybory, ale druga taka struktura, to taka, nazwałbym to może obrazowo pozioma, gdzie powinni się zebrać ludzie, którzy by dopracowywali potrzeby zmian w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, politycznego w ogóle. Czyli jedna struktura taka organizacyjna do wyboru, a druga taka, nazwałbym to programowa, intelektualna, robocza. Jeśli teraz chodzi o to, czy partia, czy stowarzyszenie. Jestem przeciwny partiom, bo rzeczywiście i to się ludziom źle kojarzy, że jeśli chodzi o stowarzyszenie, na pewno jest to dobra formuła, dlatego że tak, nie mamy rzeczywiście mediów, nie mamy pieniędzy i czy mamy robić tą robotę? Jeżeli by udało się
stworzyć takie stowarzyszenie, które by mogło działać w sensie budowania zaplecza finansowego, jak najbardziej tak. To oczywiście nasze spotkanie nie jest w żaden sposób wiążące, ale jednak jakieś wskazówki, jakieś rekomendacje musimy dać. Aby to organizm oparty, my tutaj mamy już jakąś strukturę, organizujemy pieniądze i zobaczymy, co będzie dalej. No panowie, rozumiem, macie swoją partię, bo to nie interesuje, co wy robicie. Proszę Państwa, są cztery opcje. Kto jest za partią, kto za stowarzyszeniem, kto za strukturą bez struktury, która w zasadzie teraz jesteśmy w takim stanie, i partia jednorazowego użytku pana Browarka. Dwie osoby są za partią. Kto jest za stowarzyszeniem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze liczę? Siedem. Kto jest za strukturą bez struktury, czyli taką luźną jakąś działalnością, jaką dotychczas prowadzimy? A, dwóch jest bardzo. Kto jest za partią jednorazowego użytku pana Browarka? Jeden. Dobra, siedem osób za stowarzyszeniem, dwie osoby za partią, dwie za strukturą bez struktur, jedna za partią jednorazowego użytku. No, za jednym punktem wyeksponowanym jest trzy osoby, rozumiem? Panie i pan Browarek. Kto jest za tym, żeby pozostało jak jest, czyli dwa punkty programu? Jeden pan? Kto jest za tym, aby ten program składał się z nie więcej jak pięciu punktów? Czyli więcej niż Bóg? Czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest za tym, aby było między 5 a 10? Między 6 a 10. 6 a 10, sorry. Zero. Okej. Okay. Róbmy to w takim razie. Strukturę w 41 okręgach wyborczych. Czyli jest 11 i 3 wstrzymujących. Tu jakieś grono, oczywiście postawić zarzut nam można łatwo, my nie jesteśmy reprezentatywni. Zgoda. No ale jesteśmy jakimś ciałem, które coś zaczęło. A później zobaczymy, no jak większość się do tego odniesie. Może jesteśmy za powołaniem Rady Programowej, która się odbywa. Czyli Rada Programowa musi być. Dziękuję bardzo i ponieważ z kolei zapraszam do przyznawanych wtedy, kiedy na przykład na poziomie jednomandatowym, tak jak na przykład w Niemczech jest połowa parlamentu w zakresie wyborów jednomandatowych, no to połowa większościowa, na przykład takie czyli można mieć taki kraj jak nie. Już czekaj, pokażę, zrób jeszcze jeden taki. Kto z Państwa chce zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, Panie Marek. Trzeba pracować nad kompromisami. Dzisiaj pozwoliliśmy sobie opuścić tutaj tę salę, nie dlatego, że jesteśmy niegrzeczni, tylko kilkanaście osób. To było tu z panami, z organizatorami uzgadniane. Chcieliśmy w mniejszym gronie, bo naprawdę w większym gronie się nie da tego zrobić. 200-300 osób nie da się. Chcieliśmy się przekonać, czy jesteśmy w stanie się dogadać w mniejszym gronie i jakie są w ogóle preferencje, jak mamy się zorganizować. Bo w tym zebraniu kilkunastoosobowym okazało się w czasie naszej rozmowy, że największą popularnością cieszyła się struktura, która jest, była bez stowarzyszenia. Za stowarzyszeniem opowiedziało się najwięcej, bo 7 osób, partia 3 osoby, struktura bez struktury, czyli obecny układ 2 osoby i partia jednorazowego użytku 1 osoba. Jesteśmy za radą programową. 3 do 5 punktów powinien nasz program zawierać. Struktura według okręgów wyborczych, czyli 41 koordynatorów oraz pozyskiwanie ludzi z poszczególnych powiatów wchodzących w skład okręgu. Jeżeli chodzi o start, to tutaj w wyborach zdania były podzielone. I tu właściwie wyrównany był wynik. Część chce tylko do Sejmu, część chce do Sejmu i do samorządowych wziąć udział. Część do Sejmu, a potraktować parlamentarne jako te pierwsze, które będą już na wiosnę przyszłego roku, potraktować je jako budowanie marki naszego stowarzyszenia. Wszystko to, co tu robimy, może wziąć w łeb, mówiąc kolokwialnie, jeżeli nasze listy wyborcze będą źle skonstruowane. Nie mamy kasy, czyli nasza kampania nie będzie taka jak PO czy PiS-u.
nie mamy dostępu do mediów i raczej trudno liczyć na dostęp do mediów. Więc co zrobić, żeby nasza lista odniosła względny sukces? Dla mnie względny sukces to jest 40-50 mandatów w Sejmie. Trzeba tak konstruować listy, aby na nich znalazły się gotowe produkty, tak mówiąc brzydko, czyli tacy kandydaci, którzy nie stanowią ryzyka, że otrzymają mało głosów. Czyli tacy, którzy już udowodnili, że są popularni, są uczciwi, inteligentni. A takich można znaleźć. 920 takich kandydatów i mamy milion głosów. Absolutnie nie mówię o tym, żeby brać kandydatów na nasze listy, którzy jakąś władzę sprawowali czy sprawują. Mało tego, w 100% podpisuję się pod tym, co pisze pan Browarek, że nie chcemy mieć nic wspólnego z tymi, którzy są posłami, czy byli wojewodami, ministrami. Absolutnie nie chcemy mieć nic wspólnego z władzą obecną i byłą. Ludzie mają być właśnie, ma być świeża krew. Natomiast co ja mówię o tym gotowym materiale, w cudzysłowie oczywiście. Przykładowo, w gminie X startuje Franek i on przegrywa wybory z jakimś Bolkiem, ale ma 40%, a ten drugi ma 60%, wygrywa, prawda? Ten ma 40%. I ten jest opozycją w stosunku do tego wójta, jest porządnym człowiekiem i ma potężny kapitał, ma 40% w gminie. Takiego człowieka trzeba brać na listę, właśnie który się sprawdził w wyborach, ale nie ma władzy, nie sprawuje władzy. Natomiast jest gotowym materiałem na naszą listę. Niech powstanie coś, co będzie to wszystko koordynować. Nie wiem, jakaś strona internetowa, jakieś może 3-4 osoby, które będą kanalizowały ten ruch między nami. Tak naprawdę nie ma się o co kłócić, tylko trzeba znaleźć formułę współpracy. I zamiast następnie dogadywać się, fajnie, mamy pana Kukiza, jest naszą twarzą, niech zostanie. Ale naprawdę dajmy szansę innym ludziom, którzy mają fajne pomysły, którzy chcą robić. No, nie na jednym, nie na panu Kukisie, nie na panu Sanockim opierać się ma cała struktura. Dajmy szansę działać innym ludziom i zróbmy to w jakiejś formie. Dziękuję bardzo. Prawda jest jedna, że jeśli nie stworzymy struktur, to nie mamy żadnej szansy iść do tych wyborów. Ktoś musi być za coś odpowiedzialny. Nie ma takiej sytuacji, że spotykamy się na miesiąc przed samymi wyborami i mówimy, no my chcemy zorganizować. Nie da się, po prostu nie da się, żeby te wybory przebiegały tak, jak my sobie życzymy. Musimy zacząć działać od dzisiaj. W Gdańsku wyjechaliśmy z niczym, w Łodzi z niczym. Jest w Warszawie, pięknie jedziemy, ruch oddolny cały czas. Oddolnie jedzie kraj. Przyjeżdżamy do Warszawy. I co jest w Warszawie? W Warszawie jest spotkanie, a właściwie to mogłoby go nie być. Bo co po spotkaniu się stało? No nic się nie stało. Wyjechaliśmy z Warszawy z niczym. Natomiast jest kolejne spotkanie. I wyjedziemy z niczym. Dlaczego? Bo organizatorzy spotkań już czwartego nigdy się nas nie zapytali. Co my chcemy? Przecież to jest ruch oddolny. To dlaczego w Warszawie pan Sanocki gadał przez 4 godziny, a nie zapytał się sali? Co chce sala? Przecież to my mamy decydować, a nie organizatorzy. A czy było pytanie i głosowanie i pytanie zadane, czy chcecie struktur, czy nie chcecie? Czy chcecie zarządów, czy nie chcecie? I to my mamy decydować. I ja dlatego zwracam się, nie, ja się zwracam. Proszę o sformułowanie wyraźnych pytań, a my głosujmy.